Miałyśmy mieć lot o 10.35. Jest godzina 13 i mówią, że mamy lot o 16, czyli 6 godzin opóźnienia. Prawdopodobnie, bo to przez mgłę w Warszawie. Nie, jakby ubezpieczenia nas, zwrot kosztów, odszkodowania nas w ogóle nie dotyczy. Więc ja musiałam się zrezygnować z pracy, ale jakby spędźmy sobie razem czas na lotnisku. Muszę iść kupić wodę. Odrzucam bez skarpetek. Tam dziewczyny robią warkocze i zapracuję. Oglądam serial. Musicie umierać. I idę chyba po wodę, bo jestem odwodniona totalnie. A mogłyśmy siedzieć na plaży. Ja w ogóle wyglądam jak wyglądam. Mega strasznie. Moi drodzy, właśnie zaczynamy grę w kumpli. Świetna gra telefonowa. Tutaj mamy tak, dziewczyny gramy, tak grają. Dziewczyny grają i tak spędzamy czas na lotnisku. Jest to zwrot totalnie z lotniska dzisiaj. Ale wczoraj i przedwczoraj było super. Zobaczcie. Gdzie jedziemy? Nagrywam vloga. Proszę? Nagrywam vloga. Gdzie jedziemy? A gdzie jedziemy? Tutaj 6, 7, 8 i 9. Cały dzień w korku, jesteśmy mega trochę zmęczone, sorry ja. Nie potrzebuję już kawy czy coś słodkiego, ale jest fajnie. Ogólnie autobus na korku z różnych miast kosztuje 4 euro. Więc jest całkiem w porządku. Wczoraj spędziłyśmy cały dzień na plaży i było super. Było super, jak sobie planifikowałyśmy. Mieliśmy taki babski czas, jadłyśmy sobie polskie jedzenie po wieczór. Zjadłyśmy super śniadanko greckie. No jest super. Lecimy właśnie dzisiaj do miasta Korfu, żeby sobie troszeczkę pozwiedzać. Byłeś na plaży. Został nam jeszcze jutrzejszy dzień, w którym jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, ale to babski dzień, babski czas, żeby nic nie robić. No, dzieciaki, widzimy się niedługo. Idziemy teraz na plażę, odpocząć sobie, mamy dużo czasu. I co? I chcemy, jeszcze chcę pamiątkiem przekupić sobie pina mojego, którego zawsze zbieram. Więc to będzie wyzwanie, bo są brzydkie strasznie, wzięłam w jednym tylko sklepie. Ale wycieczka, o to panie to panie, sorry, ups. Ale mam ze sobą moje mega cute kowbojki, które bardzo przyciągają uwagę. Nie będę oszukiwać, jakby są mega cute. Ale tak, to chciałam powiedzieć. Idziemy na plażę odpoczywać. Moi drodzy, jesteśmy w wodzie. Jest mega pięknie i to jest mega. Dobra, chcesz aparat? Weźmiesz? Nic się nie stanie? Okej. Okay. Podaj mi rękę. Ale coś walnęłam, bardzo bolesnego. O, fajnie. Dobra. I wyłącz go. Bo to się nagrywa jakby co? Wczoraj jesteśmy właśnie na zachodzie słońca, ostatni nasz wieczór. Jeszcze będziemy kupować pamiąteczki. Tutaj mam z tyłu kogo? Sylwię mam ten, patrzę. Więc jeszcze to nam zostało. Super fajny wyjazd. Polecam wszystkim zabrać swoje baby na wyjazd i zorganizować wszystko. No niewdzięczna, bo nie, jakby what the fuck. Ale jest pięknie. Kumple! Jestem! Jaka jest najpiękniejsza piosenka o miłości? Ja sądzę, że to jest piosenka... Teraz czekamy na odpowiedzi wszystkich. Ale tak, nie poglądaj. Co? Nie poglądaj. Podglądam. I teraz trzeba wybrać piosenkę, którą ja sądzę, że każdy jakby z grupy wygrają. Jaka nie ma głos przez twoje oczy, ballada o cyfka, leć ze mną, ta z Titanica, zabierz tę miłość, Girls Trip Definition. Ja zagłosuję na swoją. Bo moim zdaniem ona jest najlepszą piosenką z miłością. Chyba będę chciała warkoczyć. Ballada... Przegrałam. Ja też dziękuję, zagłosowałam na siebie. Ja też zagłosowałam na siebie. Ej, utraciłam połączenie Wi-Fi! Yeah. Ej, ta gra jest nudna, bo przecież nie mali im grę, nie przede mną. Zdjęcia. Za to, że się śmiałaś.
To za zdjęcia? Mamy nową grę, wczoraj grę Klient Foto i gramy w losowanie foto. Jest to taka zabawa, że losuje nawet 16 zdjęć z naszej galerii i się na to zgadzamy, a potem mamy każda z nas wyskakują zdjęcia i na przykład wyskakuje it's not free, but maybe... Okay, potem wskazujemy, kogo to jest zdjęcie. No co, to nie nasze zdjęcie. Okay, let's go, zaczynamy. Idziemy sobie na shopping, jeśli mamy czas. Powąchamy jakieś perfumki. Ogólnie, jeśli chodzi o cenę dyskową, ja nie lutuję, nie kupuję, naprawdę nigdy. Bo zazwyczaj moje podróże są takie... bardziej mam ograniczoną ilość pieniędzy. Pierwszy raz dzisiaj mam coś na koncie, jak wracam z podróży, więc jestem super happy. Ale tak, jestem nie happy, ponieważ nie kupiłam swojej pineski, którą zawsze zbieram z każdego kraju. I jest mi przykro, bo może by się zgubiła, ale nie miałam tego czegoś takiego wysmienia ze szczytu, że przypinam ją na takie, gdzie jest, widziałam kolejny kraj, widziałam kolejne miasto, jest mega wow. Teraz ja jestem w kolejce do Laury, bo wszystkie pięknie wyglądają. Jak ci się w ogóle tutaj, Laura, bywa? Ale tutaj w sensie na lotnisku? Tak, jak się czujesz? Bardzo dobrze, ja już tutaj mieszkam. To jest mój w jednym miejscu mój salon fryzjerski, moje łóżko. Tutaj jedna śpi, tu druga śpi, tam się dwie śmieją. I mój pokój gościnny. Tak, wszystko. Nie, no jest spoko, całkiem szybko leci mi czas. Dobra, wiesz, to zostało mniej niż... Fajnie, że już się nie wydłuża ten czas oczekiwania, że już tak się tak staną, ta 16:46 i tak stoi. Stoi już tylko nasze 6 godzin opóźnienia. A korzystając z okazji, chciałabym Was zaprosić na moją imprezę halloweenową dnia 30 października. Nie zapraszaj ich, bo przyjdą. Zardzik. Będzie fajna halloweenowa imprezka, więc się cieszymy. Masz już pomysł na to, jak się przybierzesz? Kochana, szczerze, to ja do ostatniego dnia się zastanawiałam, czy to w ogóle zrobić, bo to był szybki pomysł po prostu. Ale jak zaczęłyśmy tutaj myśleć, stwierdziłam, że faktycznie dobry pomysł jest to zrobić. Ale nie myślałam jeszcze o niczym. Ja tego dnia w ogóle mam akrobatykę wcześniej, więc... No. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, ale jakoś się postaram. No i super. Zaproszę Sepkę i Łukasza jeszcze. A kogo jeszcze? Nie wiem. Mam dylemat. Helen! Będziemy w kumpli pewnie grać wszyscy razem, wiesz? Nie, będziemy grać w Prawda czy Wyzwanie. O nie. Dobra, kochanie, czekamy dalej. Ała. I wiecie. I już, no. A jak nie, to polecie mojego Instagrama i tam mamy nowe zdjęcia z Gris. Laura, zobaczmy, jaki to jest. I będę dać, wiecie, jaką brudę włosy. Mam mało włosów, ale... Dwie godziny później mamy dodatkowo 17:01, czyli 10:30 musimy mieć pociąg, samolot, a mamy o 17:00. Wziąłam chipsy, mamy teraz z Werką, oglądamy Glee, namówiłam ją, bo sobie zgrałam. I oglądamy, ona nie oglądała, a ja oglądałam, więc jest takie fajne, że ją namówiłam. Dobra, idę, pa! Więc polecieliśmy po jednej godzinie, to już mam ładnie, ale nie wypuszczamy z samolotu, bo ogłoszono pół godziny atak alarm bombowy, więc czekamy w sumie pół godziny, może pół godziny, a może więcej. Tu? Z drugiej strony? Tu? Jest jeszcze głębiej, jak taki mały guzik, pod mikrofonem prawie. To? No, jest taki inny. Taki czerwony? Nie. O dobra, czekaj. Dobra, mam już, widzę go. Przytrzymaj mikrofon.